Dobry wieczór Państwu. Prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej, Jan Zbigniew Potocki, pragnie złożyć Państwu moc najserdeczniejszych życzeń z okazji zbliżającego się Nowego Roku, ale również wszystkim Poloniom na całym świecie. Mam nadzieję, że ten rok 2022 żegnamy i chcemy, aby przyszły rok był rokiem narodu polskiego, rokiem państwa polskiego, zwłaszcza suwerennego. Chciałbym, aby Polska odzyskała pełną niepodległość, bo jej na razie nie ma i nie możemy na to liczyć. Także, szanowny narodzie Polski, apeluję do Was, abyście ten wieczór sylwestrowy spędzili w rodzinie, na przyjęciach, na różnego rodzaju innych imprezach, które są organizowane przez Was, jak i przez inne instytucje, które biorą w tym czynny udział. Chciałbym jeszcze raz podziękować za współpracę narodowi polskiemu, który bardzo dużo wysiłku wkłada po to, aby naród polski i Polska odzyskała, jeszcze raz powtórzę, pełną suwerenność. Również do tych życzeń przykłada się moja żona Ewa Potocka. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego roku.